Doberek, jak tam dzisiejszy spacerek? Mężczyzna był mocno zaskoczony. Myślał, że przyjdzie dwunastolatka. Chciałem zabawki sprzedać. Zabawki sprzedać? A komu? Nawet dziewczynka pisała do mnie, że chce zabawki sprzedać. Od kilku tygodni pisał do dziecka, nie wiedząc, że jest na celowniku łowców pedofilów. A jak długo kontaktujesz się z dziećmi? W ogóle? Zaczynał bardzo subtelnie, skończyło się na propozycjach jakiegoś drobnego seksu lub czynności seksualnej na tylnym siedzeniu samochodu. W czasie zatrzymania mężczyzna początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Teraz przeczytam ci to, co pisałeś. Do 12 lat. Wiem. Ale zmienił zdanie, kiedy zorientował się. Pomasuj się sama z wierzchu palcem, a jak nie wiesz jak, to ja cię mogę pomasować, to zobaczysz, jakie to przyjemne. Że ci, którzy go namierzyli, wiedzą, co pisał do dziecka. Ja lubię być tak masowany. Ja tak lubię, ale przez kiedy no to dlaczego pisałeś to dwunastolatce? Bo faceci kiedyś podszywają i ja sobie robię głupie żarty. Do zatrzymania doszło w Parku Górczewskim w Poznaniu. Nagranie było pokazywane na żywo. To twój sąsiad powiedział, że cię znajdzie, bo ty wiesz, gdzie mieszkasz. Ci, którzy to oglądali, zaczęli schodzić się do parku. O mało nie doszło do linczu. Nie, chłopaki, zostawcie. Emocje ludzi na ulicy bywają różne i tutaj może rzeczywiście kiedyś dojść do jakiegoś nieszczęścia. Po 20 minutach do parku przyjechała policja. Okazało się, że jest to 54-latek z Poznania. Mężczyzna nigdy wcześniej nie był notowany. W tej chwili jest on zatrzymany. Pracujemy transparentnie zawsze z policją. Nigdy nasze działania nie są takimi działami na zasadzie przyjechali kowboje. Do łowców pedofilów zgłosiła się kobieta, która była kiedyś w związku z mężczyzną z nagrania. Bardzo szybko zakończyła ten związek po kilkunastu tygodniach, kiedy zorientowała się, że ten osobnik najprawdopodobniej molestuje jej 3-letnią córkę. Wielkopolska policja potwierdza, że dostała dzisiaj takie zgłoszenie. Łowcy chwalą się, że w ciągu kilku miesięcy działania udało im się zatrzymać 20 pedofilów. Cała ta 20 usłyszała już zarzuty. Przekonują, że nie stosują prowokacji. My nie prowokujemy pedofilii. Według kodeksu karnego już samo nawiązanie kontaktu z nieletnim i składanie mu propozycji seksualnych jest ścigane przez prawo. Sama rozmowa o takich okolicznościach nie jest karalna, ale jeżeli ta rozmowa stanowi próbę nawiązania kontaktu w celu spotkania i następnie doprowadzenia do obcowania płciowego, to tak, jest to karalne. Grożą za to 3 lata więzienia. Łowcy zapowiadają, że to nie koniec. W tym momencie mamy wstępnie gotowych do zatrzymania niemal 12 pedofilów. Andrzej Wyrwiński, Wydarzenia.